Jak poinformował nas pan Stanisław Badylak ze stacji sanitarno-epidemiologicznej, do 15 stycznia w Pabienicach było stwierdzonych 1720 przypadków zachorowań na grypę, w tym dzieci do lat 14, 416. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch dni, czyli 16 i 17 stycznia, zarejestrowano nowych 1068 przypadków, w tym 319 dzieci. Dr Artur Różalski z Oddziału Pomocy Doraźnej twierdzi, że właśnie teraz przypada szczyt zachorowań na grypę. Czeska odmiana grypy objawia się nagłym wzrostem temperatury, kaszlem, osłabieniem, zawrotami głowy oraz bólami stawów i mięśni. Wszystkie przypadki grypy są kierowane do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, który zobowiązany jest do prowadzenia ścisłego rejestru zachorowań. Do dzisiaj nie ogłoszono jeszcze stanu epidemii. Do długo oczekiwanych przez dzieci i młodzież zimowych ferii pozostało jeszcze tylko 8 dni nauki. Począwszy od dzisiaj, prezentować będziemy ofertę skierowaną do młodych Pabieńczan, przygotowaną przez organizatorów zimowego wypoczynku w mieście. Dzisiaj zaproszenie od Komendy Chówca Związku Harcerstwa Polskiego. Od kilku lat Komenda Chówca organizuje nieobozową akcję zimową. W tym roku w ferie będziecie mogli spędzić w dwóch szkołach, w gimnazjum numer 3 i w szkole podstawowej numer 14. Trwają te ferie 10 dni, a zajęcia odbywają się w godzinach 9-15. Proponujemy oczywiście bardzo bogaty program. Zapraszam wszystkie dzieci, które będą podczas ferii same w domu, aby skorzystały z naszych propozycji. Oczywiście, jeżeli tylko spadnie śnieg i będzie piękna zimowa pogoda, zapraszamy na kulik, będziemy jeździć na łyżwach, będą różne zawody sportowe, na mosirze. Jeżeli tylko dopisze nam pogoda, oczywiście spędzimy piękne dwa dni w lesie, proponujemy mnóstwo zajęć ekologicznych, różne konkursy, również konkursy plastyczne. Będą projekcje filmów, bal przebierańców. Zapraszamy także dzieci do korzystania z programu zaproponowanego przez Wydział Infrastruktury Społecznej Miasta Pabianic. Będziemy korzystać z wszystkich propozycji Muzeum Miasta Pabianic. Na pewno odwiedzimy strzelnicę, gdzie dzieci będą mogły postrzelać z wiatrówki. Spotkamy się z strażą pożarną, z policją. Będziemy także przez całe ferie korzystali z pływalni. Również odwiedzimy Ficodoro. W ramach wpisowego, który wynosi 40 zł, oprócz wspomnianego programu, uczestnicy zimowiska otrzymają ciepły posiłek. Nabór na zimowiska przyjmują szkoły, w których utworzono bazy wypoczynku. Szkoła podstawowa nr 14 i gimnazjum nr 3. Od 1997 roku działa w Pabienicach klub karate tradycyjnego, który zrzeszony jest w Polskim Związku Karate. Treningi odbywają się 5 razy w tygodniu, w 4 sekcjach, w odpowiednich grupach wiekowych. Pabieński klub karate bierze udział w różnych zawodach rangi Mistrzostw Polski i Okręgu. W ostatnich zawodach, które odbyły się 17 stycznia, zawodnicy zdobyli 5 medali, 2 srebrne i 3 brązowe. Działamy już od 2 lat. I jest to bardzo dobra progresja, dlatego że w tej chwili powstała nowa sala, powstała nowa siedziba klubu, gdzie mamy swoją salę do dyspozycji i możemy po prostu tylko dla siebie trenować na swojej własnej sali. Obecnie trwa nabór chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Nowa sekcja powstanie przy drugim liceum ogólnokształcącym w Pabienicach. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu, we wtorek i czwartek od godziny 18.30 do 20.30. Do tej sekcji mogą się zapisać wszystkie dzieci powyżej 9 roku życia, zdrowe, które chcą uprawiać taki sport jak karate, sztukę walki, karate tradycyjne. Zapisywać można się przychodząc po raz pierwszy na trening. Na co mogą liczyć ci młodzi ludzie, którzy chcą ćwiczyć karate? To jest kilka motywacji, które mogą spełniać poprzez ćwiczenie karate, czyli ukształtować swoje ciało, swoją sprawność fizyczną, poprawić swoją psychikę, jeżeli chodzi o pewność siebie, a także jakieś umiejętności samoobrony w czasach takich niebezpiecznych jak teraz. To jest bardzo, bardzo przydatne w późniejszym okresie życia każdego z nas. I następną motywacją jest realizacja się sportowo poprzez zawody sportowe, gdzie dzieci ćwiczące karate mogą
po prostu startować w zawodach, zajmować bardzo dobre miejsca, medale, zdobywać nagrody. Jest jak gdyby taka kontynuacja poprzez pracę w klubie, poprzez treningi w klubie można osiągnąć duży wynik, dostać się do reprezentacji kadetów, bądź juniorów, bądź seniorów i reprezentować nasz kraj na zawodach międzynarodowych, rangi mistrzostw Europy, mistrzostw świata, być w kadrze Polski i po prostu być dumnym z reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Juniorki Polfy pokonały we wczorajszym spotkaniu w Łodzi rówieśniczki z łódzkiego klubu sportowego 83-47, prowadząc do przerwy 44-27. Najskuteczniejszą zawodniczką tego meczu była Agnieszka Pałka, która zdobyła aż 35 punktów. W pierwszej rundzie we własnej hali pabieńczanki również zwyciężyły, choć mniejszą różnicą koszy, 71-59. Do zakończenia drugiej rundy spotkań juniorkom pozostał do rozegrania jeszcze jeden mecz i to z najgroźniejszym rywalem, Widzewem Pierwszym. Sądzimy, że będzie to udany rewanż za porażkę w Łodzi.